Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. O, wow, jest to... No. Szalona godzina jak dla mnie. Przed szóstą się obudziłam, mimo że budzik miałam na szóstą. Tutaj zadziałała moja podświadomość. Jak wiemy, że musimy rano wstać i o tym myślimy, to tak czy siak nie trzeba nastawiać budzika, bo i tak się obudzimy. Z rana oczywiście poszłam sobie najpierw umyć włosy tradycyjną metodą, czyli głowa pod prysznicem. Później to, co robię, to jest po prostu efekt tego, że było mi zimno i chciałam się trochę nagrzać w ten sposób. Działa, polecam. Następnie zrobiłam sobie szybkie śniadanko, mimo że rzadko jem śniadania, tak już gdzieś muszę wyjść, to staram się jeść taką bardzo dobrą pastą wegańską z fasoli i suszonych pomidorów. Pamiętacie, jak mówiłam wam, że nie lubię prasować i nigdy tego nie robię, tylko jak muszę. O, jak w ogóle zawsze mam jakieś wyjście czy coś ważnego, to mam coś takiego, ale jestem before period, so you know. I tego nie robię i nawet nie mam deski do prasowania i zawsze prasuję sobie na rogu łóżka, jak już muszę. A te dresy akurat wymagają, żeby nie wyglądać jak różowy menel. Kawka na wynos w różowym termosiku jest i ja cała na różowo jestem. Outfit of the day. Oj. Jestem już w drodze na metro, bo pojadę metrem, żeby nie ciągnąć samochodu tak rano. Stać w korkach, nie wiadomo ile zostawiać samochód, to nie wiadomo ile później wracać i znowu stać w korkach. A zresztą mam ochotę pojechać metrem, bo lubię czasem jeździć metrem. Jak sobie idę z tą kawką, taka lady. Zresztą jest ciepło, fajnie, przyjemnie, więc nie mogę przejść. Nawet nie jadę tramwajem na razie, tylko tak o sobie idę. Trochę wcześniej sobie wyliczyłam tutaj przyjazd i mam jeszcze tak około 15 minut, ale ja nie znoszę się spóźniać, wolę być tak 15 minut wcześniej niż się spóźniać, bo wtedy się strasznie stresuję, więc sobie siedzę i piję sobie kawkę, zaczęłam. W ogóle zawsze mnie zastanawia, w jakim tempie oni budują te wszystkie budynki. Jakoś powstał wieżowiec przy Marszałkowskiej. W ogóle też nie wiem kiedy, nie było, nagle jest. A dosłownie to wszystko w 3 minuty budują, ale jest super pogoda, robi się coraz tak fajnie i cieplej. Słoneczko, jest idealnie. Następnie razem z dziewczynami z WeMin wybrałyśmy się do miejsca, gdzie przeprowadzałyśmy sesję zdjęciową. Tutaj pokazuję wam również centrum dowodzenia makijażystek, które robiły nam makijaż i układały włosy. Możecie zobaczyć, w jakim pięknym miejscu w ogóle robiliśmy zdjęcia. Tutaj też pokazuję wam takie urywki jakby toaletki, która swoją drogą jest naprawdę super, jeżeli się malujecie. Nóweczki. Sztuki. Akurat. Idealnie w porę z nimi, wiesz? To będą idealne pod białe spodnie. Tak. W ogóle pod sukienki też. Takie jaśniejsze. Pod biopary pakowane było, nie? Super. Marka WeMin w swojej ofercie ma również inne produkty, jak możecie tutaj zauważyć. No i zaczynamy makijaż. Zaczynałyśmy od takiego peelingu kawitacyjnego. Nałożyłyśmy także maskę, nie tylko na twarz, ale zobaczcie, i na usta, i na szyję, żeby się pobudzić, żeby ta twarz była taka bardziej rozświetlona po nocy. To jest w ogóle mega, naprawdę fajne przed makijażem takie coś zrobić. Tutaj też kręciłyśmy włosy na taką bardzo ciekawą lokówkę i muszę powiedzieć, że efekt bardzo mi się podobał. Można później z tego wydobyć takie naturalne fale. Tutaj też widzicie jakby efekt końcowy już mojego makijażu. Bardzo mi się podoba. No i co? Oczywiście, jak sesja bielizny, to trzeba też pomalować ciałko. O, tak myślałam o tej bluzce. Dobra. Mam. Bo ty masz majtkę. Od razu malowałyśmy wy majtkę. Tych. Dobra, bo chciałyśmy coś w ciemnym, więc
Tutaj możecie zobaczyć, że wyglądam trochę jak w pieluszce, dlatego że w majtkach po prostu mam chusteczki, bo kiedy już miałam majtki na sobie, malowałyśmy ciało, żeby ich później nie pobrudzić, jak będziemy robić zdjęcia. No i jak możecie zobaczyć, jakby zmanifestowałam sobie to, że zostałam twarzą marki Wimi, czyli marki, z którą współpracuję, z czego jestem bardzo dumna i bardzo zadowolona, bo fajnie jest być twarzą czegoś, czego naprawdę się używa, stosuje i poleca. Smacznego, smacznego. Później, jak widzicie, mieliśmy przerwę na obiad. Dziewczyny tutaj zadbały o to, żeby jedzenie było takie, które mogę jeść, czyli na przykład, wiecie, bez mleka i bez tego typu rzeczy. Jestem bardzo zadowolona z sesji. Było to super doświadczenie. Jest to dość ciężka praca, ale bardzo przyjemna, trzeba przyznać. Doszło mi słuchy, że na rowerze będę jeździć. Jest. Czeka na ciebie. Hej. Zmieniona bluzka. A dziękuję. Na bieżąco też śledziliśmy postępy mojej pracy, przeglądaliśmy zdjęcia, jak one wyglądają i wszyscy finalnie byliśmy bardzo zadowoleni. Po jedzeniu jeszcze musiałyśmy trochę poprawić makijaż, dopudrować nosek, żeby się nie świecić i poszliśmy robić kolejne zdjęcia. Tutaj byłam już przebrana i miałam ciężką rolę, bo musiałam udawać, że jeżdżę na rowerze i fajnie się wypinać. Tutaj też widzicie, jak dziewczyny nagrywają TikToki do siebie na profil. No ogólnie cały dzień to zdjęcia, nagrywanie TikToków i w ogóle. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i widzimy się niedługo w nowym filmiku.